zeszłym roku to się wydarzyło i w tym mam nadzieję, że uda się nam to powtórzyć. A szanse na trafienie karty Team of the Year daje sobie naprawdę duże. Na koncie 12 tysięcy kwapońców, ale to się nie liczy. Liczą się te wszystkie paczki 80 ileś tam plus, które otworzymy. Tak więc naprawdę będzie się działo. Mam nadzieję, że już teraz zostawiacie łapki w górę, że jak co roku jesteście tutaj razem ze mną podczas pierwszego pack openingu Toty. Mam nadzieję, że razem zobaczymy tę niebieską animację i że to będzie kolejny rok, w którym trafię kartę Team of the Year. To wszystko idzie na Quixel. Bardzo mi przykro, ale musimy się tu spieszyć, musimy te paczki otworzyć i mam nadzieję, musimy cieszyć się z niesamowitej niebieskiej karty. Chociaż to też chwilę może potrwać, jak tak patrzę na to, jak ten sklep działa. Okej, ale otwieramy kolejną paczkę. Tym razem niestety nie jest to nawet karta Inform. Ja mam nadzieję, słuchajcie, że jak najwięcej z was będzie miało szczęście do tych niebieskich kart i ogólnie, że szczęście w paczkach wam dopiszę. A jeżeli chcielibyście szybkiego tipa, jak mieć większe szczęście w paczkach, zasubskrybujcie ten kanał, zostawcie łapki w górę. Wiecie, jakby... Ja co chwilę czytam komentarze, wiesz koza, miałeś rację, zostawiłem mapkę w górę, subskrybuję i trafiam niesamowite karty, więc słuchajcie, no, jakby ta teoria naprawdę znajduje potwierdzenie. A ja w tej paczce znajduję najlepszego środkowego pomocnika defensywnego na świecie, nawet jeżeli karty Toty będą już pomocników, to Thomas Partey i tak nie ma sobie równych. No i też wielu z was może spytać się, czemu otwieram te paczki, skoro mam tak fajne zostawione w sklepie. Słuchajcie, no to są paczki niesamowite, ale nie jestem przekonany, czy z nich mogę trafić paczkę... a w zasadzie kartę Toty Icon. Oczywiście, szansa, że ją trafię, jest niewielka, no ale chciałbym te przynajmniej 12 tysięcy fapońców tu wydać, no bo nie wydaje mi się, żeby było jak przy okazji eventu World Cupowego, że te paczki, a w zasadzie te karty będą łapały się w te paczki z plusami. Aż tak dobrze to raczej tutaj nie będzie. Nie! Nie, 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 nie. Okej, dobra, gra mnie wpuściła, ale możliwość otworzenia paczki. O, okej, dobra, może teraz będzie, może teraz ją dostaniemy. Paczki promocyjne są, jest super. Czy się otworzy? Nie wyrzuci nas, nie wyrzuca nas. Czy będzie paczka Toty, karta Toty? No nie ma karty Toty. Ale może w tej, może tu. No niestety, znowu nie to. Nawet nie mamy, słuchajcie, tych flar, w sensie, no nie mamy walkoutów. Te paczki są fatalne, ale może po prostu ja tutaj muszę nie mieć szczęścia po to, żeby w tych zaoszczędzonych posypał. Zresztą Messiego przecież, no, trafiłem właśnie w paczce, którą gdzieś tam sobie zostawiłem chyba z tyłu. Ale na tamte paczki jeszcze przyjdzie pora. Na razie te patrzymy na niesamowite trafienia za pieniądze. Jest świetnie, jest super. Merino. Ale ja nie mogę popełniać tego błędu. Ja muszę być pozytywny, ja muszę być uśmiechnięty, bo wierzę, że ta gra odda. Ja naprawdę na to liczę, że ona po raz kolejny doceni, że siadam tu o 19 i że da mi kartę Toty. Ej, no dobra, ale zbliżamy się, słuchajcie, do wydania naprawdę już solidnej porcji FIFA pointsów, a wydaje mi się, że do tej pory nie uświadczyliśmy żadnego walkouta. Wiecie, no ja nie otwieram najgorszych paczek, jakie są. To są paki za 50 koła. Tutaj, no chociaż, żeby oni za tych kart wychodzili. I to są słowa, które powiedziałby niepozytywny youtuber. Ja po prostu wiem, że jak ktoś wyjdzie, to już będzie ktoś wartościowy, to będzie ktoś fajny. Jak na przykład Inform. Widzicie? Trzeba wierzyć. Trzeba zaufać. I wtedy na przykład oddaję, już chciałem powiedzieć, że walkoutem i Luką Modricza, a to jest tylko Kovacic. Nie no. No. Te paki tutaj naprawdę tak... No mogłyby być lepsze, no nie będę was oszukiwał, mogłyby być lepsze. Jest Inform co prawda, ale no liczyliśmy, że tutaj chociaż troszkę lepiej odda, chociaż troszkę. Ale ja nie tracę nadziei, bo mimo, że te paczki za 12 tysięcy fapońców otwierały się mega opornie, to wiem, że mamy przygotowane jeszcze naprawdę dobre paczuchy i tam szczęście będzie sprzyjało. Tu kończymy z Muniainem, ja go przyjmuję od EA Sports z radością, dziękując za piłkarza, którym grałem w starych Fifach i go uwielbiałem. To wiecie, to jest takie... retro vibe tej paczki. A teraz już na pewno trafimy to. Dobra, ale tamte paczki, jak powiedziałem, to była tylko przygrywka. Wjeżdżamy teraz na grubo. Paczki za 100k, za 125k. No i te, gdzie jest 83 razy. Naprawdę wiele razy. Co więcej, ja mam tutaj paczkę 100 razy. W sensie 100 zawodników. Więc naprawdę liczę na to, że odda. Tak jak teraz trafiamy naszą najlepszą kartę dziś, czyli Sadio Mane. Więc to szczęście powoli, powoli idzie do góry i mam nadzieję, że zatrzyma się gdzieś w Paryżu, w
francuską bądź argentyńską flagą. I na przykład paczka, którą otwieramy teraz, może nam w tym pomóc, bo to jest paczka z piłkarzami League. Ale tu niestety będzie tylko Fabian Ruiz. No dobra, ale przepraszam, Carlos Soler. Ale zbliżamy się do tego Paryża. Już tam zostańmy. No i może Messi, może Mbappé, kto wie. Ja wiem, że tutaj mamy jednego piłkarza 84+, ale może będzie niebieski. No niestety. Niemiec, bramkarz. Okej, już chciałem mówić, że Neuer, ale Trapa też chętnie przyjmę. Słuchajcie, że to jest walkout z paczki 84. Naprawdę mogło być gorzej. Tu mamy paczkę 5 piłkarzy 80+. Ładowała się długo, ale to nic nie znaczy. Każda paczka się tu ładuje długo, a my trafiamy Polaka, ale to nawet nie jest Wojciech Szczęsny na tej bramce, tylko Łukasz Fabiański. No za niedługo będzie walkout Kiwiora w Arsenalu. Bo tu mamy pierwszą z wielu paczek 25 razy 83+. I trafiamy Kazemiro. Z Arsenalem nie zagra, ale tutaj przynajmniej cieszy jako foder. Razem z nim Thuram, razem z nim De Gea, Trent Alexander-Arnold. Ej, to jest świetna paczka tego typu. Słuchajcie, dwie 83 tutaj z przodu, z czego obydwie to informy, naprawdę, to jest okej. W kolejnej paczce trafiamy informa, to jest chyba paka dwóch piłkarzy, tam 83+, spoko, żadnego duplikatu, jest inform, tutaj naprawdę nie ma co narzekać. I mam nadzieję, że to samo powiemy po tej paczce, po raz kolejny, 25 razy 83, jest tutaj Keylor, czyli niezbyt wysoko zawieszona ta poprzeczka, jeśli chodzi o karty no, ocenione, złote. I tutaj ciężko będzie trafić kogoś dobrego, ale ważne jest to, że znowu tych duplikatów nie ma jakoś strasznie dużo, choć oczywiście no, już trochę się zdarzyło. Dlatego z tamtych paczek byłem zadowolony, no bo tutaj trafiamy, słuchajcie, dwóch piłkarzy 83+, i to z dwóch piłkarzy 83, więc na takie paczki jak te poprzednie jakoś strasznie narzekać nie mogę. No a słuchajcie, ja naprawdę wierzę, że tutaj trafimy kogoś dobrego. Zobaczcie, tych paczek z plusem razy 10 mamy naprawdę dużo, więc liczę na to, że tu pojawi się jeszcze ktoś naprawdę niesamowity. Rudiger, to jest dobre trafienie. Choć reszta paczki nie powala. Tu jest walkout, jest Portugalia, jest środkowo obrońca Ruben Dias. I spółka. Taka w sumie, kurczę, nie najgorsza. Tego pana to ja chyba już mam, a poza tym, no to nie najlepiej, jak w takiej paczce nie trafia się walkoutu. No, to nie była najlepsza paka. Ale przynajmniej tego walkera nie miałem. Okej, tu mamy Francję, lewego pomocnika, Kingsley Coman. Mógłbyś przedzwonić tam do Kiliana, żeby wpadł? Będę naprawdę zobowiązany. No to może tu mamy trzech napastników 83+. No to akurat Messi, Mbappé i Benzema. No to trzech, proszę, tutaj wszyscy w jednej paczce. Chyba nawet walkoutu nie będziemy mieli. Jest Argentyna, jest prawe skrzydło. No, do pewnego momentu to się zgadzało. No ale niestety, diabeł tkwi w szczegółach. Paczka 10 razy, 83, już dużo takowych otworzyliśmy dzisiaj. Tym razem trafiamy Jonathana Davida, którego już niestety mam. Naprawdę karty do odzyskania po tym odcinku będę miał całą masę, ale słuchajcie, czego się nie robi, żeby trafić karty Toty. Ale niestety, tu jej nie mamy. Jest za to kolejny piłkarz Manchester United w tym odcinku, czyli oczywiście David De Gea. Ale poza tym to była jedna z gorszych tego typu paczek, które dzisiaj otworzyliśmy. Słuchajcie, no tylu paczek tego typu naprawdę nie otworzyłem nigdy. I liczyłem, że pozostawienie ich, no to jest przepis na kartę niebieską. Ale obawiam się, że nie tym razem i że może nam się tutaj to nie udać. Chociaż słuchajcie, mam jeszcze trzy paczki. Nie będę skreślał tego openingu do ostatniej, bo wiemy, że tutaj ta jedna jedyna decyduje. No tu akurat jest gulaszczy, to tak trochę zepsuł nam klimat. Ale tu zostały nam jeszcze te dwie. Paczka 10 piłkarzy 83+. No nie jest niebiesko na starcie. To wątpię, żeby było niebiesko w środku. David De Gea. Ile razy... To jest niemiły żart. Ale może w tej paczce będzie miło. Ja zamykam oczy. Nie patrzę, co jest tam w środku. 3, 2, 1... Przez chwilę naprawdę myślałem, że to jest Toty, bo jak otwierałem oczy, no to wiecie, inny kolor, coś ten, ale no niestety, jest to karta Inform i tych kart Informy mamy dwie, mamy też Krosa, Rodriego, Busquetsa, no przejedziemy sobie oczywiście tutaj do końca, żeby zobaczyć, czy może coś się tu kryje, no ale, ale to nie jest event Centurionów, żebyśmy tutaj mieli trafić jakiegoś zawodnika na samym tyle. Jest jeszcze Grealish, Henderson, no niestety, nie tym razem.